Witam serdecznie. Z okazji Dnia Dziecka chciałem wam pokazać, że na systemie Linux można się również świetnie bawić i zagrać w fajne gry. Tak. To nie jest moja działka, granie w gry, ale mam parę swoich ulubionych gier, które chciałem wam po prostu tak na szybko pokazać. Pierwszą grą, którą wam pokażę, jest Battle of Wesnoff. To jest gra, w której wcielamy się w różnego typu rasy i walczymy między sobą. Pokażę wam na przykładzie samouczka, przez który was przeprowadzę na spokojnie. Nie wiem, czy będę pokazywał wam cały samouczek, bo to jest chyba średnio przyjemne, ale zwrócę wam uwagę na pewne rzeczy. Najpierw zaczynamy od wybrania postaci. Jak widzicie, jesteśmy tu Konradem. Bardzo, bardzo fajnie, że twórcy tej gry akurat też lubią moje imię. Więc dowiedzmy się, co mamy zrobić. Otóż, w samouczku w części pierwszej musimy się nauczyć poruszać, atakować, uzdrowić się z ran. Zobaczycie, jak to działa w praktyce. Teraz musimy się dowiedzieć, co mamy robić. Musimy tutaj podejść do Defendora. Mamy pierwszego wroga. No to atakujemy. Nie mamy innego wyjścia. Tutaj macie w tabeli rozpisane dokładnie jednostki. Ponieważ to jest gra strategiczna oparta na rundach, mamy tylko jedno posunięcie w danej rundzie, więc musimy ją zakończyć. Możemy się poruszali naszym bohaterem. Teraz, żeby nie zginąć, musimy się udać do wioski, gdzie podreperujemy nasze zdrowie. Widzicie, mamy walutę i za tą walutę, za to złoto, które mamy, musimy zrekrutować sobie wojowników. Teraz ja zajmę jeszcze jedną wioskę, ponieważ ilość wiosek to jest ilość punktów życia też, która jest dostępna, więc zajmowanie wiosek w tej grze jest bardzo ważne. A nie mogę przywołać więcej wojowników, bo
nie ma miejsca na to, żeby przywołać więcej. Teraz, skoro mamy już wojowników, możemy się rozprawić, że tak powiem, z delikwentem. Miecz zada więc większe obrażenia, łuk. To jest walka na odległość, spróbujemy mieczem, najzamiast. Teraz spróbujemy chyba go skończyć łukiem, zobaczymy, czy się da skończyć. Tak. Jeszcze dla treningu nam daje więcej jednostek. Tego. Jaką książę Konrad? Dokoptuję sobie jeszcze dwóch wojowników. Ponieważ chcę w miarę szybko się z nimi rozprawić, ale chcę, żeby równocześnie moje jednostki miały coraz to większe punkty doświadczenia, które się zdobywa. Ponieważ w tej grze jest również możliwość promocji jednostki na wyższy poziom. Widzicie, w tej rundzie już nie można nic więcej zrobić. Więc trzeba przejść do następnej rundy. Teraz już mamy następną rundę i atakujemy poszczególne jednostki. Najpierw mieczem. Tutaj jesteśmy trochę za daleko. Natomiast zaczniemy tutaj od łuku. Widzicie, łuk pozwala na to, że nie atakujemy bezpośrednio, tylko z odległości, więc on nam nie robi w ogóle krzywdy. Ale łuk zadaje mniejsze obrażenia. Teraz tego musimy niestety skierować na leczenie. Myślałem, że dowiozę wszystkich czterech, ale nie udało mi się. Teraz mamy ciekawszą część, ponieważ druga część samouczka to jest taka mini misja, gdzie tutaj się dzieje już troszeczkę więcej. Sami zobaczycie. Widzicie,
taki mały pojedynek między elfami a orkami. Zaczynamy od tego, ja przynajmniej zaczynam od tego, żeby przywołać chyba z doświadczonej jednostki. Ponieważ one już mają doświadczenie w staczaniu bitew. I mogą również amansować bardzo szybko, więc najpierw przywołam te jednostki, które znam. Właściwie dwóch z nich. Ponieważ ja teraz rekrutuję nowe jednostki, łuczników. Oczywiście tutaj wam pokażę na przykładzie, jak się kliknie na daną jednostkę, tu masz opis danej jednostki. Czyli co dana jednostka może, jaki ten jest dla niej najbardziej korzystny, jaki nie jest. Teraz jeszcze jeden typ jednostki zrekrutujemy, czyli szamankę. Szamanka ma też ciekawe właściwości, ale przede wszystkim jest jednostką szybką. Więc nie tyle do walki nam będzie potrzebna, ile do ewentualnego zdobywania terenu. No widzicie, przypomina nam to samo łuczek, że trzeba zdobywać wioski. I teraz myślę, że cel nawet bez specjalnego wgłębiania się już jest jasny. Musimy odeprzeć atak. Ja lubię używać łuku, ponieważ sam nie będąc ranionym, rani przeciwnika bardzo, dlatego lubię osobiście łuczników. Ale... tutaj widzicie, nie mogę już zaatakować, ponieważ te jednostki stoją mi na drodze. To jest jedyny mankament tej gry czasem, który widzę. Wrócimy tutaj, żeby Konrad mógł przywołać więcej wojowników. Musimy szybko obsadzić most, żeby go nie zdobyli. Musimy się też uleczyć, więc musimy zająć. Pozycje odpowiednie. Thank you.
tutaj robimy po to, żeby nie mógł wejść za szybko, a tutaj potrzebujemy obronić ten most. Zaraz się nie będziemy cofać. Widzicie, wróg też próbuje, ale my nie próżnujemy. Ja tutaj też. Specjalnie ich tak dopuszczam, ale zobaczcie, jak sobie z nimi poradzę. Muszę tego jednego wycofać. Niestety. Ale szybko muszę go wycofać, bo się tak nie da. Ale na to miejsce tutaj wystarczy. Jednak spróbuję tak. O, proszę. Nie, tego nie sądziłem. Chcę blokować mu te możliwości jeszcze działania. Natomiast widzę tu, że on tu się szykuje do ataku, więc mu damy łucznika. A tu skierujemy. Teraz też z łuku, ponieważ ta jednostka nie może nam nic zrobić. Tutaj musimy poczekać na razie wypadków. Thank you.
Słuchajcie, zdobywamy teren. Tutorial nigdy nie może być za trudny. Ale przynajmniej widzicie, na czym polega rozgrywka. Uważam, że dość fajnie się w to gra. Oczywiście są różne scenariusze. Pokażę wam za chwilę. Ja się nie chcę z nim bawić. Wiem, że... Wyjątkowo wytrzymała jest ta jednostka, ale już niedużo nam trzeba. Musimy tylko dotrzeć do wodza. Który jest tutaj. Tutaj mamy liczbę rund. Do końca gry. Musimy się zmieścić w limicie rund. Limitu czasu nie ma. Możemy jeszcze co prawda innych wojowników wysyłać, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Bo pokażę wam ewentualnie promocję. Jeżeli tutaj któryś ze żołnierzy będzie na tyle miał doświadczenia, żeby się spromować. Lepiej mogą się kryć w krzakach i z tego są bardzo skuteczne. Idzie na bardzo duże odległości też. Oni mi cały czas o zdobywanie punktów doświadczenia, żebyście zobaczyli, jak wygląda promocja, ale nie wiem, czy mi się to uda osiągnąć, ale zobaczymy. Tego nie przywołuję nowych jednostek, tylko chcę tymi starymi zobaczyć, żeby nie ciągnąć więcej punktów doświadczenia. Idzie tutaj jeszcze dwóch, idzie. Od razu. Będę chciał tymi siłami zabić wodę, żeby pokazać wam możliwość promocji na drugi poziom, ale nie. Zobaczę, jak mi to wyjdzie. Tutaj mam jednego elfickiego wojownika, łucznika, zaraz zobaczymy. Oczywiście wam pewne rzeczy przyspieszę w tej grze, bo nie ma sensu, żeby oglądać wszystko. Widzicie, teraz
Już mam połowę nadwykorzystane na spokojnie. Będziemy cały czas poznawanie tych punktów doświadczenia. Przez tych moich elfickich, zwłaszcza musi. Bardzo blisko promocji. Bardzo blisko promocji, ale jeszcze się nie wypromował. Natomiast jest bardzo blisko promocji. Już możemy się zajmować głównym wodzem. Jeżeli dana jednostka również ma mało energii, to zostaje automatycznie uleczona do 100%. O to mi chodziło. Jak widzicie, za każdym razem, kiedy macie nową jednostkę, to wam dokładnie mówi. I teraz można, że tak powiem, przystąpić do dzieła skończenia gry jako takiej. Ja już z tym nie mówię. Na marginesie. Trzeba go teraz jak najszybciej wykończyć, żeby te rundy, które nam pozostały, ale teraz już jest sprawa prosta. Energii mu ubywa, a nasze jednostki są coraz bliższe. Tego jednak może nam się uda wypromować jeszcze z jednego łucznika, ale nie wiem. Ten niby może. Ten może się broni. Ale to tylko go osłabia. Ta jednostka jest osłabiona, więc ją wycofamy i damy świeżą krew. Że tak się wyrażę. Czyli zrobimy tak. Tego przesuniemy tu. A nie będziemy nim atakować, natomiast tym zaatakujemy. Chodzi o to, żeby jak najwięcej jednostek miało jak największe doświadczenie. Thank you.
Widzicie, druga promocja. Zawsze możecie wybrać albo elfijski kapitan, albo tutaj w tym przypadku jest bohater. Ja wolę bohatera, na razie. Tym bardziej, że po bohatersku się zachował. I skończyliśmy grę w ten sposób. Zwycięstwo. W ten sposób skończyliśmy samouczek. Jeszcze na koniec pokażę wam, ile mamy różnego typu kampanii. Oczywiście mamy również zasoby internetowe. Ja pokażę wam na początku, ile jest w grze. Widzicie, całe mnóstwo różnych kampanii. Nawet zobaczę, czy będzie tutaj trochę szybciej. Tutaj możecie wrócić, przeżyć to jeszcze raz, jak to mówią, te najlepsze chwile z rozgrywki. Żeby mieć najnowszą wersję Bitwy o Westnow, polecam format Flatpak.